Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Chciałam wam pokazać, co się u nas porobiło. Za bardzo muszę tego gimbala tu przestawić. Mamy zimę. Śnieg. Śnieg. I jeszcze więcej śniegu. Dzieci oczywiście są przeszczęśliwe. Nicole zrobiła takie właśnie sobie iglo. Było aż minus 11-12. O, u Emilki w pokoju jeszcze trochę zostało. Tak to właśnie u nas jest. 30 marca. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to zapraszamy Cię do oglądania poprzednich odcinków. Jeżeli widziałeś poprzednie odcinki, to wiesz, że szukamy przyczepy. Szukamy. 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 Chyba mamy to. Ubieram się teraz szybko i idziemy zobaczyć właśnie tą przyczepę, którą sobie wybraliśmy, przed chwilą oglądaliśmy i stwierdziliśmy, że to może będzie właśnie to. Co prawda jest tam tylko, z tego co chcieliśmy, to jest łóżko dla dzieci piętrowe i osobne łóżko dla nas. Jest niestety mała lodówka. I też jest łazienka, toaleta razem z prysznicem. Ale idziemy zobaczyć. Mamy nadzieję, że to. I proszę Państwa, oto ona. Tak prezentuje się z tej strony, a tak z drugiej. No a teraz kilka faktów na temat tej przyczepy. Nazwa to taka troszkę niespotykana. My wcześniej nie słyszeliśmy jeszcze takiej nazwy. To jest jakieś Caraval Air Antares 476 Family. Kosztuje ona 199 900 koron. I za tą cenę dostajemy koła zimowe, które są na kolcach, lodówkę z zamrażarką, takie podstawowe rzeczy, prysznic jest napisane, jedna właśnie to duże łóżko, kasetową jakąś toaletę, oświetlenie LEDowe, uchwyt do telewizora, coś jeszcze, duże garderoba, trzy palniki, jeszcze face-to-face sofa i to właśnie łóżko piętrowe. Nie jest ona w żaden sposób jakoś tak ekstra doposażona, taka podstawowa wersja bym powiedziała. I zapomniałam jeszcze dodać, że ona jest z 2019 roku. To właśnie ona. Tak jak chcieliśmy, jest jedno łóżko duże. Jest oczywiście toaleta. I trochę tutaj ciasno. Jest taki stolik, troszkę tutaj. Oj, ja coś zepsułam. Chyba się zepsułam. To nie ja. Ale co tutaj jest? Coś oberwane. Trochę słabo. Łóżka. Materace. Dwa piętrowe. Jak baba patrzy na ten, jak wygląda. Chyba pleśń to jest.
patrzę pierwszy raz, więc nie wiem za bardzo, na co mam nagrywam od razu, żeby później nie musieć nagrywać. O Jezus, ale pleśń. Ale pleśń. To specjalnie położyli dywanik chyba, co? Żeby to zakryć. Oj, to chyba niedobrze, co? Patrzę na materac spleśniały. Nie wygląda. Nie, no masakra, ta pleśń tutaj. Ciekawe, czy gdzieś indziej jej nie było. Może miała jakieś... Była zawilgocona. Toaleta razem z prysznicem. No nie do końca nam się podoba takie rozwiązanie. A zobaczymy za chwilę Krzysztof, co powie. I kolejny minus to lodówka. Ale jest mała. Nie do końca to, co chcieliśmy. No mnie troszkę przeraża ta pleśń na tym materacu. O kuźwa. Zepsułam stolik. Albo on już był zepsuty. Uciekam stąd. Jest ona mega zużyta. Ja tak na mało przebiegu, to szczerze mówiąc strasznie.